Jak tam, panie Zbysiu, nastroje przed jutrzejszym dzionkiem? Gorąco. Jak nastroje? Zarąbiście jak za każdym razem, nie? Jak motocykl? No dobrze. Jeden, drugi, zobaczymy. Jestem z Opola, jeżdżę 3 lata. Jest bardzo fajnie. Czy sam swoje motocykle dłubiesz, sam je naprawiasz mechanicznie? Mam dużo szczęścia w życiu, bo wioska obok mieszka Robert Kopiec. I to on w dużej części pomaga mi tak technologicznie. Jeżdżę tutaj w sumie w Czechach głównie, w zabytkowych w ogóle wyścigach, 14 lat już, także no jest troszkę czasu już jest. Powiedz, od początku jest junak z tobą? Zawsze był junak, to był mój pierwszy motocykl, którym wystartowałem. No teraz oczywiście doszedł Dniepr, Ural, który jest wózkiem bocznym. Twoi koledzy z drużyny, pierdzący w Orzeszku, mówią, że jesteś wspaniałym mechanikiem. Czy to prawda? Tego nie wiem. Ten junak jest mocno modyfikowany, prawda? Żeby jeździć tak, na zawodach. Tak, dokładnie. Możesz powiedzieć w kilku słowach, co tu było takiego grubszego robione? Oddaję Ci głos. Przerobione jest bardzo mocno, bo szybciej tu jest wymienić, co jest niezmienione z tym, co jest zmienione. Wiadomo, układ tłokowo-korbowy no jest zmieniony cały. Głowica przerobiona kompletnie, skrzynia biegów, sprzęgło, rozrząd, hamulce. Można powiedzieć, że jest taka, wizualnie jest junakiem, wewnętrznie to jest taki no, zdrowy młody człowiek. I jak on się dzisiaj spisał na treningu? Bardzo pozytywnie. Pierwsza rzecz, no była sucha pogoda idealna, opony się naprawdę kleiły. No jechał, powiedzmy, wyśmienicę, dojechał do mety, się nie zepsuł, to jest też ważne. Mimo, że to jest junak, jest frajda nim pojechać.
Legendy mówią, że ten junak to jest jedyny junak w Polsce, który nie cieknie. Czy to prawda? No bo nie ma oleju, nie cieknie. Nie. Wiadomo, tutaj są wyścigi uliczne. Jeżeli by jakikolwiek motocykl ciekł olejem, cokolwiek, teraz policzmy 300 motorów tutaj jeździ i każdy trochę pocieknie, bo byśmy mieli lodowisko. Trzeba na to jednak uwagę dobrą przykładać. Musi te motocykle muszą być maksymalnie szczelne. No, jasne. Pewno nie w 100%, ale trzeba to po prostu ogarnąć. A jak mentalnie? Dzisiaj był dość duży dzwon sidecara. Jak w ogóle to przeżywacie? Jak ty to przeżywasz jako zawodnik? Na pewno to jakoś jak na ciebie oddziaływuje? To, że... Ja powiem tak. Pierwszy moment, kiedy oni się, w sumie koledzy, mieli tego dzwona, mieli ten wypadek, no to jest jakoś tak, człowiek myśli, czemu, po co, na co i tak dalej. Ale po godzinie już się tak, człowiek przyzwyczaja do tego. No i takie są wyścigi. Każdy tutaj wie, o co chodzi, każdy wie, przyjmuje to ryzyko. Także tutaj nie jest tak, że my nie wiemy, że się możemy rozbić. Jak się możemy gdziekolwiek rozbić, no tutaj się na wszystkim. Drzewa, domy, krawężniki, śmietniki, lampy, także no jest tutaj troszkę bardziej tak, człowiek musi o tym pamiętać, nie? W dwóch klasach jechałem w klasie T, czyli do 175, a teraz będę jechał w klasie L, 50 plus motocykle BC, czyli motocykle takie bardzo antyczne. No oczywiście i antyczni zawodnicy, tak jak ja. Ania! Daj kask! Słuchaj, widziałeś go do planu, nie? Do cienia, tak jak Iwo stał. Widziałeś? Przepraszamy. O, nie masz nikogo? Stań w cieniu, Zbyszek. Zaczynałem od tego motocykla, bo pierwszy raz jak tutaj przyjechałem i zobaczyłem średnią wieku, 65 lat. I powiedziałem, że ja też chcę tak żyć. I od 10 lat jeżdżę tutaj tym motocyklem na wyścigi. To jest motocykl, który zrobiłem 10 lat temu i pomijając tylko psychikę jeźdźca, ta maszyna jest przygotowana bardzo dobrze, ale już idziemy w miarę do doskonałości. Wyścigi noszą takie ryzyko, że czasami możesz się przewrócić. Ja się przewróciłem przez Czecha, który jechał przede mną, którego już wyprzedzałem, ale niestety złapał uścisk tylnego koła, przewrócił się, najechałem na niego, ale można powiedzieć, że życie uratował mi kolega Czech, który jechał za mną,
bo nie najechał na nas, tylko wybrał mur. Złamał palec, ja złamałem dwa żebra, ale dalej tu jeździmy. Cześć, Tadziu. Kolejka za duża. Już się zameldowałeś? Już. Kolejka za duża. Kiedy przyjechałeś? Byłem w Chorzicach dwa tygodnie temu prawie. A miałem problemy z motorem. Cuda się dzieje. Pierwszy trening szedł średnio. W drugim się chciałem poprawić i na drugim okrążeniu Norton mi zagdakał i skończył. Gadanie. Świece zarzuciłem, bo nas trzymali 15 minut na tym upale, stój, motor musi chodzić. No i za duża, za bogata mieszanka, świeca była czarna, no i, a tam się nie da wymienić. Kocham ten sport, jestem z nim od pieluch, że tak powiem. No, to jak kiedyś mówili, rozmawialiśmy, wszystko ojciec nas tym zaraził, ojciec był sędzią, nie był zawodnikiem, a był sędzią, a my z bratem już my zaczęli. No, brat wyemigrował, nie jeździ, a ja zostałem i jeżdżę.